4 stanowiska odjazdowe dla autobusów, 2 kasy, przestronna poczekalnia, toalety to krótki opis nowego dworca w Kolnie. Obiekt zrealizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym został oficjalnie przekazany do użytku. Myślę, że ten dworzec autobusowy, miejski dworzec autobusowy jest ważną sprawą nie tylko dla miasta Kolno, ale także dla powiatu kolneńskiego, dla wszystkich, którzy korzystają z przewozów autobusami. Łatwo nie było, bo w pierwszym etapie negocjowaliśmy z zarządem województwa, z spółką PKS Łomża. Niestety nie udało się kupić nam tego starego dworca, no ale można by powiedzieć, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo na wskutek negocjacji z przedsiębiorcą dotyczących zamiany gruntu wynegocjowaliśmy, iż przedsiębiorca zbuduje nam budynek dworca, my zaś wybudujemy infrastrukturę. Oczywiście wszystko to jest na działce miasta Kolno. Dworzec już został przekazany dla miasta, więc i budynek, i teren jest własnością miasta Kolno, z czego niezmiernie się cieszymy, a więc posiadamy własny dworzec. Jeden chyba z niewielu dworców należący do miasta w naszym województwie, jeżeli chodzi o miasta powiatowe. No cóż, myślę, że dworzec jest bardzo nowoczesny, akurat dostosowany do potrzeb naszego miasta, bo jest to miasto 11-tysięczne, a więc zarówno powierzchnia poczekalni, jak i ilość stanowisk, plac manewrowy były naprawdę optymalnie wyliczone, nawet troszeczkę dla większych wartości. W dworcu znajdują się 3 toalety, kasy biletowe, jedno pomieszczenie socjalne, a więc myślę, że spełnia wszystkie warunki, które są potrzebne dla przewoźników. Na terenie powiatu kolneńskiego tak naprawdę na stałe funkcjonuje 2 przewoźników, dlatego wykonaliśmy miejsca na 2 kasy biletowe, ale oczywiście zapraszamy wszystkie firmy, które chcą korzystać z naszego dworca, wszystkie, które przejeżdżają przez nasze Kolno, czy to z Warszawy na Mazury, czy z Mazur do Warszawy. Myślę, że bardzo dobrze się stało i cieszę się, że udało się przy współpracy wielu osób ten dworzec wybudować. W uroczystym otwarciu nowego dworca uczestniczyli przedstawiciele samorządu Kolna, powiatu i gminy Kolno. Nowy obiekt poświęcił ksiądz Wojciech Stefaniak, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Kolnie. Otwarcie nowego dworca to nie koniec realizacji projektów komunikacyjnych w Kolnie. Na mapie Ministerstwa Transportu znajduje się projektowana linia kolejowa przebiegająca przez Kolno. Przewidziano tam także lokalizację dworca kolejowego, powiedział na zakończenie burmistrz Andrzej Duda.